Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do recenzji trzech zapachów od Azedin Alaya. Chciałabym Państwu opowiedzieć o tych zapachach szybciutko, dopóki mam trzy, dlatego że te zapachy bardzo szybko znikają z rynku. Myślę, że to za sprawą tego, iż w domu właśnie Azedin Alaya, w domu mody, już te zapachy są niedostępne. Niedostępne są również na innych takich autoryzowanych perfumeriach internetowych, więc to jest na pewno jakaś wskazówka do tego, że te zapachy mogą rzeczywiście zniknąć zupełnie z rynku. A że są niesamowicie inne. Są zdecydowanie wyróżniające się na tle dzisiejszych mainstreamowych zapachów. Naprawdę mogłyby trafić spokojnie do perfumerii niszowej. To za takie pieniądze, jakie dzisiaj są dostępne, to wręcz za bezcen. Zdecydowanie za bezcen. Dlatego dzisiaj spieszę się z tą recenzją. Wam tutaj chciałabym dzisiaj pokazać i przedstawić wszystkie trzy alaje, które udało mi się zdobyć specjalnie dla Was, żebyście sobie mogli porównać, żebyście mogli sobie wyobrazić i zwizualizować, jak te zapachy pachną. Zacznę od pierwszego. Tutaj, kochani, jest kobieta. Kobieta, która ma fantastycznie dopracowany makijaż. Delikatny, subtelny makijaż. Ma bardzo obcisłe body, skórzaną kurtkę, kask, skórzane spodnie, skórzane buty, czarne, koniecznie czarne, wszystko czarne. I ściąga ten kask, schodzi w ogóle z motocyklu, ściąga ten kask, rozpuszcza włosy i pachnie. Pachnie fenomenalnie, pachnie zadziwiająco. Jest to zapach pomieszanej magii z fascynacją. Pomieszany taki troszkę odór, jakby źle to zabrzmi, a nie miałoby źle zabrzmieć, ale takiej przypalonej, właśnie ciepłej, skórzanej skóry. Przypalonej. Dlaczego przypalonej? Może nie przypalonej, tylko takiej ciepłej, rozgrzanej. Tak jakby nasza nogawka, która blisko jest rury wydechowej, mogła wyłaniać zapach. Plus zapach kobiety, plus zapach takiej różano-pudrowej, niebywale sensualnej i seksownej wody. Zapach takiej kobiety pewnej siebie, kobiety, która wie, że ma swój charakter, kobiety, która chce być zauważona, kobiety bardzo seksownej, pewnej siebie, wyrafinowanej i wręcz takiej zadziwiającej, takiej, która będzie fascynować innych, i kobiety, i mężczyzny, innych ludzi wokół siebie. Naprawdę zapach Alaya w wodzie perfumowanej jest zapachem, obok którego się nie przejdzie obojętnie. Naprawdę tak jest. Niby mamy tutaj fiołek, który jest podobnie pachnący, kochani, do Fahrenheita. I toż samo można byłoby sobie wyobrazić, ja tak bardzo szybko, i wiecie, teraz w tej chwili o tym pomyślałam, do Il Sander zapachu Letter. Soft Letter bodajże, ja go tam gdzieś podlinkuję. Ale tutaj mamy jeszcze tą różę, mamy tą piwonię, mamy ten taki ekstrakt pudrowy. Mamy jakiś akord górskiego powietrza. O co chodzi? Zdecydowanie wydaje mi się, że chodzi o te włosy rozwiane właśnie na tym powietrzu, kiedy ta dziewczyna pędziła tym motorem, miała kask, wiem. Ale mimo wszystko jakieś kosmyki z tego kasku musiały się wydostać. Wiecie co? Jest to zapach, który nie przytłacza swoją mocą, nie jest absolutnie infantylny, nie jest słodki, nie jest aromatyczny, nie jest wręcz gurmun. Jest to zapach, który zdecydowanie jest onieśmielający. I słuchajcie, można go dostać, jeszcze go można dostać. Wydaje mi się, że to są ostatnie chwile. A powiem Wam, że jeśli macie możliwość, to spróbujcie dziś powąchać, bo zapach onieśmiela. Jest to po prostu zapach magiczny. Zapach, który zdecydowanie przypomina nam jakieś absolutnie nierealne doznania. Nierealne. Wręcz nie do wyobrażenia sobie doznania. Dlatego bardzo, bardzo chciałam o nim powiedzieć. Przepiękny. Kolejny zapach, który wyszedł bodajże rok później, gdyż
cała linia Alaya od Azedin Alaya zaczęła promować dom mody od 2015 roku bodajże. Dlaczego powiedziałam promować? To zrobiłam celowo, gdyż nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, dlaczego w ogóle domy mody wyprowadzają na rynek perfumy, promują te perfumy i dlaczego w ogóle to robią. Oczywiście pewnie każdy sobie pomyśli dla pieniędzy. I tak po części jest, dla pieniędzy, ale te pieniądze, które służą właśnie każdemu domu mody, które dzięki tym pieniądzom, które zarabiają domy mody właśnie na wodach, na perfumach, mogą sobie pozwolić na to, żeby wypuszczać częściej kolekcje, lepsze kolekcje, żeby te kolekcje były bardziej dopracowane. Kolekcje, które są bardzo drogie, których ubrania są zazwyczaj dużo, dużo droższe, nie są w ogóle w większości na tyle dostępne, że nie możemy sobie pozwolić na nie. Tacy zwyczajni zjedzecze chleba. A na perfumy i owszem. Tak jak perfumy kosztują 500 zł, a na przykład bluzka z tego samego domu mody kosztuje 5000. Więc nieporównywalne w ogóle kwoty. I dlatego te perfumy są jakby dźwignią każdego domu mody. I dlatego się też dziwię czasem, bardzo dziwię i nie rozumiem tego, na przykład wtedy, kiedy perfumy po prostu przestają być produkowane. Czasem jest to ze sprawką tego, iż perfumy się rzeczywiście mało sprzedają. I tak może być na przykład w sytuacji Alai, bo te perfumy nigdy nie były sprzedażowe. Nigdy nie były również bestsellerem, nigdy się nie promowały. Słuchajcie, one nawet nie wiem, czy były kiedykolwiek reklamowane. Więc może to i naturalne, że się nie sprzedają. I jeszcze Wam powiem, one są dość specyficzne. Są dość oryginalne, na pewno wyróżniające się na tle innych perfum, dlatego też pewnie nie były nigdy tak aż bardzo sprzedażowe. I teraz więcej Wam powiem. Słuchajcie, wtedy kiedy właśnie do mody rezygnuje z zapachu, w ogóle Azedin Alaya nie żyje już od 2017 roku i nie produkują w tej chwili w ogóle perfum. Nie wiem, czy to chwilowe, czy to będzie po prostu kiedykolwiek kiedyś wstrzymane. Czasem jest tak, że jakieś na przykład prawa do zapachu wygasają. Nie wiem, jaka tam jest sytuacja, natomiast coś się dzieje zdecydowanie i te zapachy są jakby coraz ciężej je zdobyć. A pachną fenomenalnie. Ja mam tutaj w rączce, w tej chwili trzymam wersję Blanche. Również 100 ml, również przepiękny, ażurowy wzorek, który wyczuwamy pod palcami. Tutaj mam ciemny płyn. I również możemy się tutaj doszukać różnic. Niektóre wersje Blanche będą miały jaśniejszy płyn, a niektóre ciemniejszy. Mamy tutaj użytą wanilię. Wanilia zazwyczaj w perfumach jest użyta naturalna. Naturalna, madagaskarska najczęściej. I ta wanilia bardzo wpływa na zmianę płynu, zapachu w perfumach. Więc jeśli mamy zapachy z wanilią, to domyślmy się, że może się kolejna edycja tego zapachu, kolejna partia nieco różnić odcieniem. I to nic złego nie jest. Mamy tutaj również piszmo, mamy heliotrop i mamy mnóstwo pudrowości. Takiej kaszmirowej pudrowości, miękkiej, puchatej i trochę soczystej pudrowości. Zapach, który się idealnie sprawdzi biznesowo. Kobieta szykowna. Ja widzę kobietę w garniturze, takim wiecie, idealnie skrojonym garniturze. Przefantastyczną. Również idealny makijaż, również pełna gracja, mnóstwo elektryczności w sobie, elektrycznego takiego, wiecie, spojrzenia i myślę, że na pewno mnóstwo pewności siebie. Kobieta, która idzie na ważne spotkanie biznesowe i to spotkanie musi tak rozegrać, żeby ugrać wszystko. I tak właśnie widzę zapach Alaya Blanche. Jest to po prostu zapach fenomenalny dla kobiety biznesu. I na pewno projekcja i trwałość będzie na tyle taka wypośrodkowana, że nie będzie ani przeszkadzać na takim spotkaniu, ani nie będzie wytrącać uwagę. Więc o to chyba nam chodzi, prawda? Żeby być troszkę może zauważonym, ale nie do końca, żeby przyćmiewać swoją aurą zapachu osób wokół nas. I tak właśnie widzę kobietę w Alaya Blanche.
A jak widzę kobietę w Alai Nude. Tutaj jest już dziewczyna nieco bardziej taka trywolna, nieco bardziej marzycielka, rozmarzona, również elegancka, również bardzo taka wytworna w swoim wdziękiem, taka wręcz szokująca wokół wszystkich, ale kobieta już taka troszkę delikatniejsza niż ta pierwsza Alaja, niż ta, która zdjęła kaski, jest, wiecie, pewna siebie, pewna swojego sex appealu. Tutaj myślę, że kobieta jest bardziej dziewczęca, jest bardziej rozmarzona, jest bardziej zdecydowanie taka kwitnąca i mamy uśmiech, przede wszystkim mamy radość istnienia w ogóle i tego bycia, bycia sobą. I ta Alaja pachnie subtelnie, pudrowo. Pachnie również drzewnie. Mamy tutaj mnóstwo fasoli tonka, jest słodko, ale nie jest ulepnie. Jest tak idealnie, tak zrównoważony ten zapach. Jakbyśmy mogły sobie wyobrazić zapach naszej skóry, zapach pudru, balsamu takiego wykwintnego, zapach opalonej skóry, zapach oliwki. Taka oliwka jest z brokatem Nuxa, bodajże bardzo fantastycznie nawilżająca i odbijająca w ogóle światło, taka delikatnie połyskująca. I tak bym mogła sobie wyobrazić, że ona powinna pachnieć. I ta Alaja pachnie bardzo kobieco, bardzo subtelnie, zmysłowo, ale jednocześnie tak jakby nie miała tą swoją osobowością zagrażać nikomu. Jakby była po prostu taką delikatniejszą wersją samej siebie. Więc ta Alaja zdecydowanie jest w ogóle podobna do Versace Crystal Noir. Jest również podobna do wszystkich pudrowych zapachów od Narciso Rodriguez. Od zapachu właśnie, od zapachu Valentino Poudre, Valentina Poudre. Jest na pewno taka delikatna, rozmarzona, pudrowa, lekko irysowa, absolutnie nieerogancka i absolutnie nie przeszkadzająca. I kolejna piękna wersja, którą bym wybrała dla siebie. Myślę, że każdą, bo każda z nas ma po części każdą kobietę, którą opisałam, prawda? No ale tak się nie da. Ja polecam dzisiaj przede wszystkim popróbować, bo Alaja niedługo zniknie, będzie niedługo już legendą. Tak przypuszczam. A mamy jeszcze na to dzisiaj możliwość, gdyż są jeszcze w fajnych cenach butelki do kupienia wszędzie w internecie, więc możecie szukać. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, miłego wieczoru Wam życzę i do usłyszenia.